Dzień dobry Państwu, Rafał Polacz, Tygodnik Wałbrzyski. Witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych, a dzisiaj razem ze mną w studio pan Wiesław Rzeźnikiewicz, prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom i Rodzinom Chorym na Chorobę Alzheimera. Witam serdecznie. Witam. Spotykamy się w dzień dla Stowarzyszenia Wyjątkowy, bo dziś właśnie oficjalnie, praktycznie rusza specjalny ośrodek, który my roboczo dziennikarze nazywamy odwróconym przedszkolem, w którym osoby cierpiące na chorobę Alzheimera mogą przyjść i przez kilka godzin wspólnie z innymi ludźmi być razem, przy okazji leczyć się, wspomagać to, by ta choroba jak najpóźniej w nich uderzała. Tak, chcemy otworzyć, właściwie już otworzyliśmy ten ośrodek, przyjmujemy pacjentów. Choroba jest bardzo trudną chorobą, ona dotyka praktycznie całą rodzinę, nie tylko pacjenta, ale również jego najbliższych. Żeby ci najbliżsi mogli cokolwiek w domu zrobić, to żeby nie musieli cały czas nad tym pacjentem tam czuwać, no bo pacjent, który jest tam w domu, to różne historie może wyczyniać i cały czas absorbuje tą rodzinę, więc oni muszą 24 godziny nad nim czuwać, więc żeby po prostu mieli chwilę czasu dla siebie, żeby mogli zrobić zakupy czy cokolwiek innego, no to wtedy pacjenta mogą oddać do nas, czyli tą swoją najbliższą osobę. Wspomniał pan, że to jest takie odwrócone przedszkole. No można by tak powiedzieć, chociaż jest to dom dziennego pobytu, ale to właśnie dzieci przyprowadzają rodziców i później po pracy mogą ich odebrać i zawieźć do siebie do domu. Co zapewniacie w ośrodku dziennego pobytu? Bo to nie jest tak, że osoba, która cierpi na tą chorobę, jest odstawiana i tam się nic z nią nie dzieje. Nie, no to nie przewidujemy czegoś takiego, że przyjdą jak na świetlicę i będą zajmować się sami sobą. Zawsze tam będzie dwoje terapeutów, którzy będą stosować tą terapię właśnie dla tych ludzi, tak, żeby oni cały czas byli zajęci. Oni nie mogą się tam nudzić. Będą stosowane różne terapie, przede wszystkim terapia zajęciowa. W tą terapię zajęciową będzie wchodzić muzykoterapia, arteterapia, kinezyterapia. One będą się przeplatać, one będą współdziałać ze sobą, współgrać. Dzisiaj mówił pan, że ośrodek przyjmuje pierwszych pacjentów, ale czy są jeszcze w nim wolne miejsca? Tak. Czy jeżeli ktoś byłby zainteresowany taką pomocą ze strony stowarzyszenia, bo to przecież dla rodziny jest też pomoc i oddech, to czy może się do was zgłosić? Tak, oczywiście. Mamy jeszcze wolne miejsca i nasz ośrodek będzie przyjmował do 15 osób. Do 15 osób, więc kto pierwszy, ten lepszy. I miejsca wolne jeszcze są. Jeżeli by byli chętni, to zapraszamy do nas. Jak można się skontaktować z stowarzyszeniem? No i przede wszystkim, gdzie ten ośrodek się mieści? Ośrodek mieści się na Poniatowie, przy parafii. To są wyremontowane były salki katechetyczne i tam właśnie stworzyliśmy ten dom dziennego pobytu. To jest ulica Orkana 63. Kontaktować się powinni się Państwo, którzy zechcą tam oddać swoją najbliższą osobę, powinni kontaktować się ze mną. Ja może podam numer telefonu. Proszę podać. To jest 531 041 915. I wtedy ja informuję, kiedy się możemy spotkać, na jakich zasadach będą przyjęcia i regulamin, jaki tam występuje i tak dalej. Wszystko wtedy powiem. Spotkam się z tym państwem i z osobą, która zechce tam przyjść. Sobie wszyscy obejrzą, jak to wygląda. Po prostu, żeby nie było żadnych zaskoczeń. I wtedy decydują się, czy chcą przyjść, czy nie. Stworzyliśmy taką domową atmosferę. Po prostu to nie jest duży ośrodek. Tam mamy trzy takie sale. W tej jednej sali jest zrobiona taka kuchnia jakby. To są dosyć spore sale, bo 40-metrowe, prawda? No i także tam po prostu podobnie jest jak w domu. To nie jest taka bezosobowa atmosfera, nie, nie prawda? Nie, jest bezosobowa. To nie jest szpital, to
powiedzmy, nie jest jakaś świetlica. Wszystko jest przygotowane tak, jak powinno być i jest, ludzie się tam dobrze czują. Mhm. Czy są jakieś, bo wiadomo, że choroba Alzheimera ma różne stadia. Te pierwsze są jeszcze, no najmniej jeszcze uciążliwe, bo to czasami zdarza się czegoś zapomnieć, czegoś nie zrobić, a te stadia późniejsze są już no, bardzo czasami ciężkie, prawda? Czy ograniczacie w jakiś sposób, kto może skorzystać z pobytu? Tak, ograniczamy, dlatego że w trzecim stadium choroby, no to już terapia po prostu nie skutkuje. Mhm. Dla tych pacjentów już terapia po prostu nie skutkuje. Najlepiej by było, jakby ludzie w pierwszym, drugim stadium do nas przychodzili, bo wtedy opóźniamy postęp choroby. Mhm. No, z rodzinami jest tak, że póki jeszcze w domu, on tam sobie zapomina, ale jeszcze w domu nie przeszkadza nikomu, więc niech w domu siedzi. Jak już faktycznie zaczyna ludziom dokuczać, no to wtedy próbują go gdzieś umieścić, no ale mhm. to już jest wtedy za późno. Trzeba po prostu wcześniej. Czyli lepiej działać wcześniej. Działać tak? wcześniej, bo się opóźnia postęp choroby. Jeżeli opóźniamy postęp choroby, to pacjent koło siebie sam wtedy jest w stanie dużo mhm. zrobić. Natomiast jak już nie jest w stanie zrobić i trzeba koło niego już tylko robić, no to... To już jest za późno. To już jest za późno, jest problem wtedy dla rodziny. O ile udaje się, bo choroba Alzheimera jest chorobą, której niestety na razie nie potrafimy leczyć. Nie potrafimy cofnąć tych zmian, które w naszym organizmie zachodzą. Na ile udaje się opóźnić rozwój tej choroby? Czy takie terapie, takie pobyty socjalizujące tego człowieka, czyli z innymi ludźmi, zajęcia, które wymagają od niego koncentracji, zdolności manualnych, zatrzymują postęp tej choroby? Tak, to znaczy postęp choroby zostaje może nie tyle zatrzymany, ile spowolniony. Spowolniony, dlatego że ludzie, którzy są w domu, to no, oni praktycznie nie mają kontaktu z drugą mhm. osobą. Tylko no, cztery ściany, telewizor, ewentualnie rodzina, która nie ma czasu dla tej osoby i tylko dba o to, żeby tam, żeby był najedzony, miał ciepło i człowiek jest samotny. Mhm. Siedzi w czterech ścianach i to wtedy postęp choroby jest bardzo szybki. No, u nas, jak przyjdzie tutaj, no to wtedy ma towarzystwo, prawda? Mhm. To on musi z kimś porozmawiać, on musi tutaj zacząć myśleć, o czym będzie rozmawiał z kimś, prawda? Druga osoba podobnie. I tu zaczyna się wymiana zdań, wymiana doświadczeń. Już zaczyna ten mózg bardziej pracować, mhm. bo w domu nie pracował, bo nie było takiej potrzeby. Tutaj już będzie ta zmiana, że jednak trzeba popracować. Poza tym będziemy tutaj wrzucać tematy. Jeżeli jest przerwa, czyli na herbatkę, mhm. więc wrzucamy temat i próbujemy dyskutować. Dyskusja się toczy, tak, prawda? Tak, dyskusja się toczy. Na jakim etapie? Nieważne. Ważne, że się toczy dyskusja, że oni myślą, trzeba coś powiedzieć, mhm. komuś zaprzeczyć albo kogoś nie poprzeć. Nie rozleniwiamy mózgu wówczas, tak, prawda? Tak, dokładnie tak. Czy otwarcie, funkcjonowanie ośrodka dziennego pobytu to takie zwieńczenie działań działającego w Wałbrzychu Stowarzyszenia? No niezupełnie. Plany mamy duże. Chcemy na razie rozwinąć ten ośrodek mhm. tutaj, który stworzyliśmy. Jak już będą pacjenci, no to już marzy się nam, żeby wybudować dom. Właściwie może nie dom, a domek. Tak, żeby można było też takie przedszkole stworzyć 24-godzinne. Mhm. Że na przykład potrzebują wyjechać na wakacje. Co zrobić z taką osobą? Można mhm. oddać wtedy do nas na te 2 tygodnie i wtedy po 2 tygodniach przyjeżdżają, wracają, prawda? I wówczas dla tej osoby też byłyby to w jakiś tak. sposób wakacje, prawda? Tak, dokładnie tak. Ale to jest kwestia marzeń, żeby wybudować taki dom. No, ale plany takie są, no, marzenia mhm. mamy, będziemy próbowali je realizować. Ja pamiętam, kiedy w tym studiu rozmawiałem z dr Kropiwnicką, która też działa w stowarzyszeniu i wtedy rozmawialiśmy o tym, że o powstawaniu tego ośrodka, o potrzebach. I też go udało się praktycznie z niczego, dzięki życzliwości ludzi i waszej pracy, stworzyć, prawda? Tak. No ten ośrodek tak, stworzyliśmy z własnej pracy i bardzo dużo mieliśmy ludzi złotego serca, mhm. którzy przyszli, którzy pomogli, którzy dali. Naprawdę, ja tu serdecznie na tym miejscu bym chciał podziękować burmistrzowi Szczawna-Zdroju, panu Tadeuszowi Wlaźlakowi. Mhm. który naprawdę dał nam bardzo dużo materiałów budowlanych. Naprawdę to człowiek złotego serca. Panu Danielowi Sipowi z firmy Sirbud, który również dał pracownika, który mhm. wykonał prace, które my nie byliśmy w stanie w mhm. ogóle nawet ruszyć tych prac. Dał nam armaturę do łazienki.
pomoc przyszła. Pomoc przyszła. Czy jeżeli ktoś w jakiś sposób zechciałby w sposób materialny czy swoją pracą wesprzeć stowarzyszenie, również może się zgłaszać na Pana telefon, prawda? Oczywiście. Mamy problem z dowozem pracowników. Mhm. Gdyby się ktoś taki chciał nam pomóc w dowozie, bo chętnie by przyszło sporo ludzi więcej, ale jest problem z dowozem, dlatego że najczęściej żoną się opiekuje mąż. Są oboje w podeszłym wieku i odwrotnie, mężem opiekuje się żona. I teraz trzeba przywieźć i trzeba go zabrać. No, dwoma autobusami trzeba dojechać. Jest to duże utrudnienie dla tych ludzi, a po prostu nie stać nas na to, żeby... Płacić chociażby płacić, za taksówki, prawda? No, za taksówki, nawet za taką nyskę, która by powiedzmy rozwiozła i później przywiozła tych pacjentów. No nie mamy na to pieniędzy w tej chwili, bo koszt byłby dużo większy, a no, Wałbrzych nie jest bogatym miastem, także ludzie też się liczą z każdym groszem. Gdyby ktoś z Państwa mógł w jakiś sposób wesprzeć stowarzyszenie, prosimy o kontakt z panem Wiesławem Rzeźnikiewiczem, jego prezesem. Numer telefonu 531 041 915. My trzymamy kciuki za funkcjonowanie ośrodka i za to, by kiedyś udało się rzeczywiście wybudować i stworzyć 24-godzinne odwrócone przedszkole. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.